rozwijać to, nakręcać, bo jak nas braknie, to wy musicie to wszystko, żeby te krawaty się nie mnożyły. Nie no, fajnie, że jest Ekstraklasa, nie? To też, no, to też młodych nie, bo trochę... ci powiem, zmobilizuje na pewno, ale wiesz... No, słuchaj, nic by się nie stało, jakby nie było awansu, ale skoro wyszła szansa, trzeba było wykorzystać, bo to była taka szansa, że to byłby grzech nie wykorzystać, nie? A w Ekstraklasie to już jest inna gra, nie młódzka, tylko... Też na pewno nowych kibiców, ale tu wiesz, u nas się w Skierniewicach nigdy nie kibicowało no. dla wyników, to wiesz, no wiadomo, że to napędzało, nie? Ale zobacz, ile osób jeździło, mimo tak. że to była trzecia, czwarta liga. Czwarta na SMS się jeździło, no, nie ma lipy, no. Właśnie, no ale fajnie, fajnie po prostu, że młodzi też mają teraz, no będą mogli właśnie patrzeć na Widzew w Ekstraklasie, bo oni żadnych większych sukcesów nie pamiętają za swoje Dokładnie, to na dzień dzisiejszy dla nich to jest największy sukces. I od małego tu takie maluchy. My to przeżyliśmy taką sinusoidę i mistrzostwa, i puchary, i czwarta liga, i spadki, i awanse, ale wiesz, a baksylem dla tych młodych jest wiesz, jednak wynik, nie? Co tam dużo gadać. Nowy stadion, trzecia liga, ale po wejściu Jupitery doszły, człowiek zapominał, że to jest trzecia liga, bo pełny stadion i wymagania się chciało, no kurczę się, że jakby nie mieli grać, a później jak wracaliśmy z meczu dopiero przecież to trzecia liga, co tu znowu przesadnie wymagać, ale to się zapomina, nie? Wiesz, sama otoczka była, od początku była ekstraklasowa. No i najważniejsze to normalność, że jest normalność, nie ma żadnych tam afer, nic. Światła nam nie odcinają, wody nie brakuje. Bo widzisz, to jest numer nakrojony, chyba numer jakiś był zepsuty. No i to może to, były z błędem i one w ogóle nie zostały doręczone, żebyście grali, no. Że były zrobione i one mają jeszcze większą wartość, bo to są te... I wtedy Adidas zrobił drugi komplet, bo klub powiedział, że to są z jakimś tam błędem. No. Jakiś ten numer jakiś kiepsko. Nie, bo on jest nie sama trójka, tylko... Ja wiem, że naklejone jest, ale tu widzisz pod tym coś jakiś jest numer zrobiony. No, coś tego, coś, trójka, jakiś błąd był, no. Właśnie nie wiem, czy oni nie zrobili tej trójki takiej... No właśnie, tu widać, no, że i to z błędem, no i to od nas koleś cały zestaw Adidasa wyhaczył i wykupił, nie? To jest tak jak z monetami, wadliwe, a wartość tak, za jakiś czas wartość rośnie. Z lat 30. Dostaliśmy to od Retroliki z Łowicza. A, tam gdzie grał Łukasza Brat. Tak, od Piotrusza. A ja pamiętam jeszcze, gdzie grał Łukasza Brat. W Atlasie, kiedy grałem taką piłką przed Azotem Stocznym. O, widzisz, to historia. Jak się kurcza główką trafiła, odbitka była. Mój pierwszy mecz, 89 rok. Juskowiak strzelał bramki, Kosowski, Haław, Siewicz, Jóźwiak, Dymianenko. No? Dymianenko, Rules, najlepszy obrońca. Dymianenko strzelał w 91 roku. Bardzo dobry zawodnik. 1 na 1 nie do Pamiętasz Andrzeja Eitracht? Pamiętam. No to... Koniar 2 i później pojechaliśmy tam, żeby wygrać. A patrz, kto strzelił tu bramkę, patrz. W przegranym meczu. Za szypa? Michalczuk. Ze Śląskiem, puchar. Ze Śląskiem zawsze też padał. Pamiętam, która tam na Śląsku strzeliła. Jaka strzelił? Jeszcze tu nieładnie napisałem, kupuję przez samochód. Żeby nikt nie wiedział. Tak. Raz. 4. Ten dzień, który jest dzisiaj najważniejszy, to są tygodnie. W zasadzie ustalenia to już było pół roku temu, bo to jest użyczenie terenu, sceny, przede wszystkim przygotowanie ściany do pięknego tam naszego grafu. To są wypożyczenia namiotów. Co tu jeszcze powiedzieć? To są ustalenia wypożyczenia tych wszystkich sprzętów typu dmuchańce, ścianka wspinaczkowa. No wszystko, łącznie nawet z tym, że Ty przyjedziesz, też musieliśmy Ci wcześniej powiedzieć. Jest Ania, co to foto, której dziękujemy, bo wszystko pofotografowała. No co, wygraliśmy budżet obywatelski. Mamy wielkie wsparcie od prezydenta miasta Skierniewice, za co szczególnie dziękujemy. Dziękujemy wszystkim spółkom miejskim. Chcemy to podkreślić, że bez ich pomocy by się to nie odbyło. Dziękujemy klubowi RTS Widzew Łódź. Był dzisiaj przedstawiciel w postaci pana Ryza. No i siedzący po mojej lewej stronie piłkarze Widzewa. Chciałbym podziękować też Polskiemu Związkowi Piłkarzy, na czele którego dzisiaj był Marcin Zając. Pan Gandziarski Tomasz, no nieoceniona pomoc, to on pomógł mi zorganizować, nam, bo ja nie chciałbym w liczbie pojedynczej, bo nas jest cały fanklub, każdy dał od siebie coś. Była oczywiście grupa organizacyjna, mieliśmy wsparcie kolegów. Piłkarze są dzisiaj tutaj, siedzą do końca, oni powiedzieli, że na takim pikniku jeszcze nie byli. Nie chciałbym się chwalić, obejrzyjcie materiał, zdjęcia ocenicie sami, ale setki rozdanych gadżetów, setki koszulek, smyczek, kubków, setki rozdanych. Chciałbym w ogóle jeszcze, żebym nie powiedział czegoś za mało. Przede wszystkim sponsorom. Powiedziałem już o spółkach miejskich, ale sponsorzy no pokazali klasę. No ja to aż mnie, kurde, gęsia skórka, bo spełniają się moje marzenia, nie? Chciałbym jeszcze podziękować bardzo szczególnie chłopakom z grilla. No robią przerobotę. Ich nie widać, ale to oni tam kupę roboty robią, wydają mnóstwo jedzenia. To jest zupa, to są kiełbaski, wszystko mamy od sponsorów, którzy dorzucając kwoty pieniężne mogliśmy kupić to wszystko. Woda, no nieoceniona pomoc wszystkim. Ja bym chciał, nie chciałbym nikogo omijać, bo złożyło się na to kupę rzeczy. I ja, no mówię, nie chciałbym kogoś ominąć, ale w szczególności miasto Widzew, no i w ogóle chciałbym jeszcze powiedzieć o stowarzyszeniu. No. My działaliśmy, zrobiliśmy to jako stowarzyszenie Skierniewice Miasto Widzewa. To trzeba podkreślić. Będziemy na dniach podpisywać, na miesiącach będziemy podpisywać taką umowę o współpracy z Polskim Związkiem Piłkarzy, co może zaowocować tylko na plus dla nas. No, szykują się grube rzeczy do zrobienia, padły fajne deklaracje, no to może być coś przełomowego w ogóle w takim świecie kibicowskim na taką skalę, nie? Nie chciałbym się chwalić, ale jest zajebiście. Powoli piknik zamykamy, przewinęło się, nie chcę podawać liczby osób, ale no setki, w tysiącach na pewno jakaś tam masa ludzi tu była, no widzieliśmy, że ludzie wychodzili, wchodzili, no i to tyle, no. Dziękuję jeszcze raz wszystkim po kolei, jeśli kogoś ominąłem, przepraszam najmocniej, Jestem zmęczony, dziękuję Tobie, dziękuję, tak samo przyjechałeś, dzięki, zrobiłeś, także no co, no dziękuję i zapraszam na dalsze nasze akcje, jesteś mile widziany, pozdrawiam wszystkich kibiców Widzewa, a w szczególności fanklub Skierniewice, trzymajcie się, zajebista robota.